Zróbmy jeszcze kilka ćwiczeń. Tym razem będziemy zapisywali sami nierówności. Woda gotuje się w temperaturze 212 stopni Fahrenheita. Niech x będzie temperaturą. Zapiszmy nierówność, która będzie reprezentowała temperaturę, w której woda się gotuje, używając tylko x i liczby 212. Zatem woda gotuje się w temperaturze powyżej 212 stopni, czyli x musi być większy niż 212. Zapisujemy x jest większy od 212. Sprawdźmy kolejne zadanie. Załóżmy, że mamy nierówność x większa od 1. Naszym zadaniem jest przyporządkowanie tych liczb po lewej stronie tutaj do tych wyrażeń. Czyli x większe od 1 prawdziwe, czyli tu przyporządkujemy liczby bądź cyfry, które są prawdziwe i spełnią tą nierówność, a tu wrzucimy te, które nie spełniają nierówności, czyli x większe od 1 będzie wtedy fałszywe. Sprawdźmy. Zacznijmy od dołu. 1/2. Czy 1/2 jest większa od 1? Nie, to jest nieprawda. Zatem wrzucamy do tego worka. Czy 2 jest większe od 1? Tak, tutaj. Czy 1 jest większe od 1? Nie, to jest równe. Zatem nieprawda, tutaj. Czy 0 jest większe od 1? Nie, zatem tutaj. I jakakolwiek liczba większa niż 99, czyli na przykład 100, 101, 102. Czy 102 jest większe od 1? To prawda, zatem przerzucamy, sprawdzamy. Wszystko ok. Kolejne zadanie. Linia Karmana to punkt, w którym atmosfera ziemska się kończy, a zaczyna się przestrzeń kosmiczna. Linia Karmana leży 62 mile powyżej poziomu morza. I każda odległość powyżej tej linii jest uważana jako przestrzeń kosmiczna. Za pomocą x-a zapiszmy odległość od poziomu morza, która jest jeszcze wewnątrz atmosfery ziemskiej. Czyli chcemy zapisać za pomocą nierówności tą przestrzeń atmosfery ziemskiej. Czyli nasz x, który będzie oznaczał odległość od morza, x, musi być mniejszy od 62, bo 62 to będzie ta granica, linia Karmana. Powyżej tej granicy będziemy mieć przestrzeń kosmiczną. Sprawdźmy, czy x mniejszy od 62 jest prawdziwą odpowiedzią. Zgadza się. I zróbmy jeszcze jedno zadanie na koniec. Znów zadanie z fizyki. Prędkość światła przez pustą przestrzeń wynosi około 186 tysięcy mil na sekundę. Fizycy uważają, że wszystkie inne obiekty muszą podróżować wolniej niż światło. Jeżeli x uznamy za prędkość naszego obiektu, zapisz nierówność zawierającą x i tą naszą prędkość światła 186 tysięcy i chcemy, żeby ta nierówność mówiła o możliwej prędkości obiektów. Czyli 186 tysięcy mil na sekundę to jest prędkość światła. Fizycy uważają, że nic nie może się poruszać szybciej. Zatem x, czyli prędkość naszego obiektu, musi być mniejsza niż ta wartość 186 tysięcy. Sprawdźmy. Popełniliśmy błąd. 1-0 za mało. Teraz się zgadza. Zapraszam do wykonywania ćwiczeń.